Jeziorany Podcast 19. Witam Was Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek, witam. Już Ci nie dałem zbyt dużo do wyboru. Żeby nie spieprzyć. Po raz kolejny nie spieprzyć. Witamy naszych wszystkich słuchaczy po miesięcznej przerwie. Sezon w Jezioranach dobiegł do końca. Zajęliśmy 11 miejsce od końca i to jest chyba najważniejsza informacja. Tak, myśleliśmy, że będzie troszeczkę gorzej, w sensie, że zajmiemy miejsce 7-8 od końca. Tam brakowały chyba 4 spotkania, nam brakowały w sumie do tej stawki takiej, tam była wyrównana stawka chyba 3 zespołów. No niestety nie udało się, 37 zwycięstw, 45 porażek. Jędras, w jednym zdaniu albo w dwóch, jakbyś określił ten sezon? Powiem tak, no w porównaniu do oczekiwań, no to katastrofa, mimo że katastrofa. Bilans jest w sumie najlepszy niby od ładnych kilku lat, to jednak biorąc pod uwagę, jak to się wszystko potoczyło, no to strasznie to się skończyło i trzeba to dzielić grubą krechą i liczyć, że wnioski zostaną wyciągnięte. Wziąć wszystko na klatę, wyciągnąć wnioski. Tak, ja wiesz, ja jestem człowiekiem bardzo pozytywnie nastawionym do życia i tak szukam pozytywów w tym wszystkim i tak jedyny pozytyw, jaki znajduję w tym wszystkim, że oni się posypali i że mamy sezon w plecy i tak szybko mają wakacje. Jedyny pozytyw, jaki w tym odnajduję, to taki, że oni po prostu wypoczną. No na pewno dla Lebrona to będzie duży plus, bo on nie miał odpoczynku takiego solidnego od już nie wiem, wielu lat, kiedy ostatni raz nie grał w finałach w 2010 chyba roku, więc takie solidne, nie wiem, 5 miesięcy czy pół roku na regenerację w jego wieku, no to jest to jakiś malutki pozytyw z tego całego dramatu, jakim był sezon Lakersów. I powiem szczerze, że oglądam sobie teraz te playoffy z dość dużym zaangażowaniem, bo staram się nie opuszczać większości spotkań. I oglądam mecze na wschodzie i powiem Ci, że te 4 zespoły, które awansowały do półfinału w konferencji, to ci kibice tak wyglądają na takich, którzy wreszcie widzą światełko w tunelu po 8 latach rządów LeBrona, że tam jest masakrycznie fajna atmosfera na trybunach, bo do tej pory było tak, że faktycznie co by się działo, to było wiadomo, że przyjdzie LeBron i tak odbierze Wam te playoffy, a tutaj kurczę, oj, mamy drugą minutę i 30 sekundę, kiedy słowo kurczę pada w naszym podcaście z mojej strony i to tak wygląda, że wiesz, ci kibice są, no, obserwuję to, co się dzieje w Toronto, to, co się dzieje w Milwaukee czy w Bostonie, no chyba Philadelphia tutaj najsłabiej pod tym względem wygląda, ale to też są kozaccy kibice. I no, cieszę się, że jeden z tych zespołów awansuje do finałów. I co najważniejsze, no pewnie może coś tam nawet ugrać w tych finałach. No, oglądasz w ogóle playoffy? Tak, śledzisz, tak, co tam się tak. dzieje? Oglądam, powiedzmy, no, niektóre serie bardziej niż inne. Natomiast no, te półfinały na wschodzie to się naprawdę super zapowiadają w tym roku. 4 bardzo mocne zespoły. Już dzisiaj pierwszy mecz za nami i naprawdę to, co dzisiaj zrobił Kawhi Leonard, Kawhi. No to po prostu szczęka opada, co ten gość wyprawia. Więc no jak najbardziej nie mogę się doczekać też serii Milwaukee z Bostonem. No i muszę powiedzieć, że ten wschód chyba nawet ciekawszy od zachodu w tym roku, chociaż znowu z drugiej strony Golden State z Houston, też ciekawy rematch. Jedynie w sumie ten Portland z Denver tak troszkę mniej mnie ekscytuje, ale też myślę, obejrzę jakiś mecz czy dwa z tej serii. Także no jak najbardziej, playoffy, tylko trochę nie powiem, co mam ból jakiej części ciała, kiedy sobie myślę, że tu mogli być Lakersi i faktycznie mogli mieć ciekawą drabinkę na zachodzie, gdyby trafili na dobry seed. No bo te niektóre serie, niektóre zespoły, no okej, jest dużo emocji, ale patrząc pod kątem poziomu gry, to myślę, że Lakersi w normalnym stanie, że tak powiem, zdrowotnym i psychologicznym mogliby tutaj też troszkę namieszać i trochę mnie to boli, że tak to się wszystko potoczyło, jak się potoczyło. Mogliby namieszać, natomiast jedyne mieszanie, jakie nam pokazali w połowie kwietnia, to takie, że duże roszady nastąpiły na stołkach i to trenerskich i menadżerskich. I to jest zabawna sprawa, bo tak w naszych poprzednich podcastach ukrzyżowaliśmy w sumie dwie osoby, które były odpowiedzialne w największym stopniu za ten stan rzeczy w Jezioranach w tym roku. I tak wskazaliśmy Luka Waltona, który chyba powinien polecieć i wskazaliśmy Magica Johnsona w sumie razem z Pelinką, jakby nie było. Tak. Natomiast no, minęły 2 tygodnie i nie ma ani Luka Waltona, ani Magica Johnsona w tej organizacji. O ile Luke Walton poleciał za zasługi, nazwijmy to,
O tyle Magic Johnson, no tutaj już jest gruba afera, bo się okazuje, że sam zrezygnował i ta rezygnacja była powodem tego, że podobno Jenny Buss przez przypadek dołączyła go do listy mailingowej, w której wysyłała maila do Roba Pelingi, w której podobno mocno krytykowali Magica Johnsona. I Magic troszeczkę się zdenerwował, jak zobaczył tego maila, i chwilę później wydał oświadczenie, że rezygnuje. I powiedz mi, to jest taki burdel, jak mi się teraz wydaje, że tam jest taki Tak, burdel, czy po tak. prostu aż tak? Aż Tak, tak? myślę, że może nawet i gorzej. Myślę, że burdel jest tam straszny. Nie wiem, czy ta informacja, czy tak faktycznie było z tymi e-mailami. Możliwe, że było, wierzę, że taka opcja mogła wystąpić, natomiast jest teraz tyle różnych informacji, różnych plotek z różnych źródeł, więc nie wiadomo, komu wierzyć. Natomiast rzeczywiście wygląda to trochę na taki, na straszny bałagan. Natomiast, no tak jak mówiłeś, my wymieniliśmy Waltona i Magica, natomiast prawda jest taka, że ryba psuje się od głowy i tak naprawdę tam wszystko zaczyna się i kończy na Jeannie Bass. No bo weź pod uwagę, że narzekali ludzie na Jimma Bassa, potem narzekali na Magica, a tam zawsze, co by nie było, to była na samej górze jedna ta sama osoba, czyli Jeannie. I jeżeli w Lakers ma być lepiej, to ona musi zacząć podejmować lepsze decyzje, od niej to się musi zacząć. W tej chwili no, nieciekawe sygnały docierają z LA. Coraz więcej się mówi o tym, że ważną rolę w procesie decyzyjnym ma małżeństwo Rambisów, zwłaszcza Linda Rambis, żona Kurta, która jest przyjaciółką Ginny od wielu, wielu lat. No i wystarczy spojrzeć za miedzę, gdzie Clippersi po prostu praktycznie pod każdym względem odsadzili Lakersów, pod względem organizacyjnym, pod względem infrastruktury i tak naprawdę nam troszkę już zostaje tylko ta marka. No i cóż, no, marka i LeBron James, tak na krótszą metę. No i teraz pytanie, czy Ginny jest w stanie to wszystko zauważyć i troszkę to wszystko poukładać, bo na razie no, jedynie widzimy tyle, że nie ma Magica, ale też nie wygląda na to, żeby Ginny próbowała sprowadzić kogoś z zewnątrz, jakiegoś uznanego fachowca, tylko prawdopodobnie będziemy mieli ten sam zestaw praktycznie, czyli Roba Pelinkę w roli głównej, Rambisów gdzieś tam w tle i Ginny. No i cóż, trudno być jakimś Optymistą optymistą, patrząc na ten tak. zestaw nazwisk, Dokładnie nie? tak. I także no, strach pomyśleć, co będzie się działo dalej. Ja powiem tak, ja jeszcze sobie poczekam, bo pojawiły się takie plotki, że Lakersi mają już nagraną tutaj osobę, tylko ta osoba jest w organizacji, która jeszcze jest w playoffach i dopóki te playoffy się nie skończą do tej organizacji, to tutaj ta osoba nie zostanie upubliczniona. Natomiast no, być może jest taka osoba faktycznie i być może to jest fajna osoba. Tak, szczerze mówiąc, myślałem o tym, że może to być Jerry West nawet. Więc ja tu jeszcze sobie troszeczkę poczekam i dam im czasu, bo być może. No, problem mam ze wszystkimi reportami, które z różnych stron dochodzą do nas, bo no, ostatni raport mówił o tym, że LeBron James jest bardzo niezadowolony z tego, co się dzieje i stracił już cierpliwość i stracił zaufanie do organizacji po tym, jak Magic Johnson zrezygnował. Natomiast chwilę później LeBron James bodajże na swoim Instagramie wrzucił filmik, który może wprost tego nie skomentował, ale można było to odczytać w ten sposób, że wcale tak nie jest, że jest wręcz odwrotnie. I no właśnie, no mam problem z tymi raportami, bo wiem, że niektórym mediom zależy na tym, żeby mówić o Lakersach, bo to się przecież klika. Natomiast no poczekam sobie jeszcze tutaj może nawet kilka tygodni do tego, żeby zobaczyć, czy faktycznie Lakersi nic w tym kierunku nie zrobią. Chociaż faktycznie wczoraj czy przedwczoraj pojawił się też taki raport, że Lakersi faktycznie nic nie zrobią, że Rob Pelinka będzie tutaj twarzą tej organizacji, jeśli chodzi o te kwestie. Czy jestem przerażony? Nie wiem. No, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo z jednej strony potrzebne są te osoby. No myślę, że gdyby przyszedł Jerry West, mógłby sporo dobrego zrobić. Natomiast nie oszukujmy się, to jesteśmy obecnie. Jesteśmy, no jesteśmy, jakby nie było. No, to ja się czuję jako część tej organizacji. Wydaje mi się, że oni są w takim miejscu, że to nie wiem, czy w jedno lato oni to sobie wszystko ogarną do tego stopnia, żeby, wiesz, no to zależy jeszcze, kto przyjdzie, bo jeżeli faktycznie okaże się za tam, co my mamy, końcówkę kwietnia, jeżeli się okaże za prawie 2 miesiące, że przychodzi Kevin Durant do LeBrona,
A dzisiaj LeBron na Twitterze bodajże piątkę wysłał Durantowi. To już jest komentowane i chętnie podawane dalej. Więc jeżeli na przykład ktoś taki przyjdzie do tej organizacji, to myślę, że może się dziać fajnie. Natomiast no, nie wiemy, kto przyjdzie, a to jest chyba kluczowe, kto przyjdzie, bo to może zmienić totalnie wszystko w tej chwili. I wtedy nie będzie nawet potrzebny chyba Jerry West. Natomiast tak sobie myślałem, że jeśli Jerry West miałby przyjść, to chyba Jerry West też potrzebowałby troszeczkę więcej czasu, żeby stworzyć tutaj zespół na miarę walki o coś więcej. No czekamy. No, ja wiem, że Shaquille O'Neal chyba w którymś programie też wspomniał, że jedyną osobą, która byłaby w stanie ogarnąć ten burdel, to jest właśnie Jerry West. I tak sobie myślę, że jeżeli Shaquille O'Neal wypowiada takie słowa, to bardzo często coś tam już jest na rzeczy i to jest tak, że być może coś już też wie na ten temat i dlatego coś takiego mówi. Więc ja tu daję jeszcze im troszeczkę czasu. Niech się prześpią z myślami i no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co pozostaje chyba szukanie trenera. Lakersi są po pierwszych rozmowach. No właśnie, tam cały tabun ludzi pojechał na spotkanie bodajże z Montym Williamsem. Jeśli dobrze się naliczyłem, to tam było chyba z 6 czy 7 osób. I póki co, z tego co wiemy, to chyba 3 osoby miały już rozmowy. Tak? Niektóre z tych osób nawet 2 rozmowy miały. To był Jason Kidd, to jest Monty Williams i Tyronn Lue, który podobno zrobił niesamowite wrażenie na ekipie, która go przesłuchiwała. Juwan Howard jeszcze miał też. Jeszcze Juwan Howard, tak, dokładnie. No i powiedz mi, co sądzisz o tych nazwiskach? Myślisz, że któreś z tych nazwisk w przyszłym sezonie zasiądzie na ławce trenerskiej? W Jezioranach? Wiele na to wskazuje. Nie sądzę, żeby jeszcze doszły jakieś osoby, chyba że ktoś z trenerów aktualnie prowadzących drużyny playoff po zakończeniu sezonu odpadnie, zostanie zwolniony. Natomiast wydaje mi się, że z tej puli faktycznie pojawi się nowy trener. No i sądzę, że będzie to ktoś z dwójki Williams Lue. Ten Kit, no nie sądzę, żeby jednak poszli w kierunku Kida, to bardziej wygląda jak taka przysługa w jego stronę, bo to zdaje się Kit tak trochę chciał tutaj wziąć udział w tym wyścigu również. Nie sądzę też, żeby klub poszedł w kierunku debiutującego coacha, czyli Howarda. No w takiej sytuacji, w jakiej są Lakers, wydaje się zbyt ryzykowne rozwiązanie, żeby łatwo. Ale wiesz, ale. Ale wiesz, no. Juwan Howard dużo przeszedł jako zawodnik, był w wielu miejscach, w wielu zespołach. Nie można mu odmówić podobno tego, że ma niesamowicie wysokie koszykarskie IQ. Mm. Jakby nie było, to jest też ziomek LeBrona, który grał z nim w Miami, więc myślę, że też miałby widział, jak należy podejść do LeBrona od środka, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Więc może to wcale nie jest taka, wiesz, taka zła opcja. Znaczy na pewno są tu argumenty po jego stronie. Tak jak mówisz, jest to gość, który ma powiązania z LeBronem, ma karierę długą koszykarską, wie co to jest, co to jest hype, tak? Kiedy grał przecież w Michigan Fab Five, czy potem już pod koniec kariery w Miami u boku LeBrona, więc tutaj no, jakieś podstawy ma, jak najbardziej. No ale mimo wszystko nigdy nie był trenerem, pierwszym trenerem i czy to jest dobre i dla niego, żeby pierwsza posada head coacha od razu w blasku, flashy Los Angeles, no nie wiem, może, no jestem zaintrygowany oczywiście tą kandydaturą, ale myślę, że jednak Lakersi pójdą w innym kierunku i wezmą któregoś właśnie z tej bardziej doświadczonej dwójki, czyli Louis Williams. Czy to są dobre kandydatury? No, faktem w tej chwili rynek nie jest szczególnie bogaty. Wydaje się, że nie widać specjalnie lepszych wolnych trenerów na rynku. Więc no, wydaje mi się, że każda z tych osób ma swoje plusy i generalnie nie jestem jakiś powiedzmy przerażony tą pulą. Myślę, że któryś z nich mógłby być ok kandydatem. Ja jestem osobiście za Tyronem Lue w tej chwili, to byłby mój typ. Mam wrażenie, że Lakersi są bardziej za Williamsem, ale cóż, zobaczymy, myślę, w ciągu kilku dni powinno się to wyjaśnić. Mm-hmm. Tam jeszcze była taka historia dotycząca Toma Thibodeau, ponieważ podobno Tyronn Lue zaproponował jego osobę na asystenta, który miałby się zająć pewnie defensywą, tak jak w czasach Bostonu. Natomiast, no i pewnie bardzo spoko, natomiast sam Thibodeau podobno nie jestem zainteresowany, chociaż ja nie widziałem gdzie sprostowania takiego przez niego powiedzianego, tak? Tylko jakieś tam media. Natomiast nie wiem, no mnie te nazwiska nie powalają.
widzę też, co się dzieje w lidze. W sensie coraz więcej mamy takich nazwisk na stołkach trenerskich, które do tej pory były dla wielu anonimowe. To są tacy goście, już to nie są często zawodnicy, którzy grali kiedyś w NBA, tylko to są takie umysły ścisłe, które przeszły różną ścieżkę kariery. To są często dla takich zwykłych fanów koszykówki anonimowe nazwiska. Natomiast ci goście robią robotę. I tak zastanawiam się właśnie, czy to potrzebne jest takie duże nazwisko, czy może faktycznie poszukać kogoś nawet w NCAA, czy nawet z Europy sprowadzić. Mówiło się też o tym, może już nie w kontekście Lakersów, tylko w Żalgirisie jest Jasikiewicz, który robi niesamowitą robotę jako trener. Natomiast no to jak trenerzy europejscy sobie się sprawdzali w NBA, to też wiemy, jak to wszystko wyglądało. Że bardzo często nie dawali rady i odpuszczali. Nie wiem, no ja szczerze mówiąc zastanawiam się, kogo ja bym chciał osobiście, powiedzmy, jako kibic Jeziorowców na miejscu, na miejsce trenera, i szczerze mówiąc nie potrafię wybrać gościa, który by mi odpowiadał. Tak, jeśli miałbym już chyba rzucić, nie wiem, postawić na kogoś, to chyba wybrałbym Tyrona Lue, no bo jako jedyny odniósł z LeBronem sukces na ławce trenerskiej. Wie co i jak, i w sumie śmiano się wielokrotnie z Tyrona Lue, że jest poniewierany przez LeBrona, że wszystko robi pod LeBrona i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pojawiły się też raporty, że wtedy, kiedy trzeba było, to on potrafił LeBrona opieprzyć nawet przy wszystkich kolegach z drużyny, co nie zdarzało się bodajże w Miami chyba. Tam Erik Spoelstra nie mógł sobie na to pozwolić. Mogło być gorzej, natomiast te nazwiska nie powalają, a co z tego wyjdzie, nie wiem. No, nie wiem, czy śmieszne, natomiast zabawne jest to, że Luke Walton zbyt długo bezrobotny nie był. I trener, który w Sacramento robił robotę, wydawało się, że robi robotę i ma tam jakieś z nimi postępy. Okazało się, że w Sacramento woleli postawić na Luka Waltona dalej niż na swojego dotychczasowego trenera. I śmieszy mnie też to, że Phoenix Suns tak szybko zrezygnowało z europejskiego trenera. Znaczy, to, że wzięli europejskiego trenera, to jeszcze byłem w stanie zrozumieć, bo był przecież Luka Doncic do wzięcia, tak? Więc Tak. o ile rozumiałem tutaj tok myślenia managementu Phoenix, tak teraz z perspektywy roku totalnie nie rozumiem tego, co oni zrobili, tak? Jak można było wziąć trenera z narodowej kadry Luki Doncicia i go nie wybrać w drafcie. Do tego Luka Doncic prawdopodobnie zgarnie nagrodę dla najlepszego debiutanta. No i Phoenix chyba tak cofnęli się w sumie o rok, no jakby nie było. No, są w tym samym miejscu, w którym byli, jeśli się nie cofnęli. Natomiast tak wracając do Grudka i Zieranów, no co, no nie wiem generalnie, co powiedzieć na temat tych trenerów. I chyba ten Tyronn Lue, no stawiam na niego. No, stawiam na niego. Ja bym chyba też wybrał. Podobała mi się ta informacja, o której wspomniałeś, że Lu myślał nad Tomem Thibodeau jako głównym asystentem. Nawet jeżeli by sam zainteresowany jednak nie zgodził się na to, jednak przynajmniej jest to jakiś sygnał, że Lu myśli nad tym, żeby mieć poważny staw trenerski i poważnych asystentów doświadczonych. To był problem Waltona, który sobie sprowadził ziomków z bractwa zamiast doświadczonych asystentów do pomocy, bo jednak sam był młodym coachem. I to było dobre, żeby Lakersi w końcu mieli też pełen sztab asystentów. Ja pamiętam, że za czasów Mike'a Browna, który wprawdzie jako head coach się nie sprawdził, ale sztab trenerski miał rewelacyjny. Tam były takie nazwiska jak Snyder, który jest teraz z Utah. Messina miał też jakieś tam stanowisko. Był Bernie Bickerstaff. Ale Messina to chyba zrezygnował sam po jakimś czasie, bo Znaczy, stwierdził, że ma gówno do gadania. Jakoś wiesz co, tak to było. on tam był przez rok, nawet gdzieś tam był tam w tle, i potem chyba po tym roku się przeniósł, chyba wrócił do Europy, żeby jeszcze prowadzić CSKA Moskwa, z tego co pamiętam. A Coś jeszcze takiego był było. Steve Clifford w sztabie Browna, który obecnie świetnie prowadzi Orlando, więc takie nazwiska swoją drogą trochę to zabawne, że Lakersi mieli w organizacji tylu gości, którzy byli dobrymi, okazali się potem dobrymi head coachami, a sami mają problem, żeby znaleźć kogoś takiego. W każdym razie, no, co mi się podoba u Lu, no, faktem gość ma doświadczenie już z pracy z LeBronem, ma doświadczenie z pracy w takiej trochę chaotycznej Ciężkich organizacji, warunkach. tak, ma pierścionek na koncie,
No umówmy się, ja bym też chciał zobaczyć jakąś taką właśnie, jakiś taki kreatywny ruch, jak mówiłeś, może kogoś NCAA, może kogoś nowego. No ale wydaje mi się, że Lakersi jednak też są w takiej sytuacji, że jednak pójdą raczej jakimś bezpiecznym tropem. Mając 34-letniego LeBrona Jamesa, mając sezon pełen oczarowań, potrzebują wyboru możliwie jak najpewniejszego. Wydaje mi się, że no, nie nazwałbym Tyrona Lupewniakiem, ale wydaje mi się, że on jest właśnie najbezpieczniejszy ze wszystkich tych dostępnych trenerów. A z tego co widziałem, to on też pod względem warsztatowym ma coś do zaoferowania. Jest niezły, ma niezły system ofensywny, jest świetny, jeśli chodzi o zagrywki po timeoutach, co zresztą odziedziczył trochę po Docu Riversie. Więc no cóż, no jeżeli tylko dostanie dobry sztab trenerski, to myślę, że może być dobry wybór. Trudno cokolwiek powiedzieć o Monty Williamsie. Trenował parę lat Nowy Orlean, ale w czasach, w których ten zespół był też pogrążony w chaosie, mnóstwo kontuzji, przebudowa. Williams wydaje się też jednym z faworytów, o ile nie głównym faworytem z tego, co można wyczytać w plotkach. Natomiast to już bardziej się wydaje niepewny wybór. Trudno mi cokolwiek o nim powiedzieć. Wprawdzie z tego, co czytam, jest to bardzo szanowana osoba i lubiana w światku trenerskim, ale z tego, co czytałem, to właśnie generalnie nie wyróżniał się jakimś warsztatowo jakoś wybitnie w czasach trenowania Pelikanów. Więc no tutaj bardziej wydaje mi się to takie bardziej znak zapytania przy nim. Natomiast no, Lu wydaje się troszkę pewniejszą opcją, bezpieczniejszą. Ja się jeszcze tak zastanawiam, bo oglądam sobie teraz te całe playoffy dość mocno i zastanawiam się tak na dłuższą metę, czy my nie przewartościowujemy trenera jako takiej roli, osoby i tak dalej, bo do tej pory nazwiska, o których miałem niesamowicie dobre zdanie i wydawało mi się, że ci trenerzy robili niesamowicie dobrą robotę, no to nagle się okazuje, że tak czasami nawet najlepszym trenerom zdarzają się po prostu takie wpadki, że oglądasz mecz i po prostu nie wierzysz to, bo nie rozumiem na przykład tego, co Utah Jazz robili w defensywie przeciwko Jamesowi Hardenowi. Nie rozumiem, jak można było doprowadzić do sytuacji, w której Harden jest kryty przez Rickiego Rubio. Ja wiem, że tam były switche w obronie i tak dalej. Natomiast na papierze Utah Jazz w sezonie regularnym robili niesamowitą robotę przeciwko Houston, natomiast w playoffach to praktycznie zniknęło. Oni nawet nie byli w stanie wygrać dwóch spotkań u siebie, żeby doprowadzić do remisu. Skończyło się 4-1. A już krycie Hardena, jego tyłka przez Rickiego Rubio, który nie groził blokiem, wiesz, od tyłu, bo taki rodzaj krycia jeszcze ma sens wtedy, kiedy masz zawodników bardzo atletycznych, którzy jakimś cudem będą w stanie cię zablokować i masz shotblockera pod koszem w postaci właśnie takiego kogoś jak Rudy Gobert. Więc na papierze było wszystko okej. Okay. Tylko nie rozumiem, dlaczego. Wiesz, no to jest proste. No, myślę, że to goście, którzy tak jak my sobie tutaj teraz siedzą, jakieś tam pojęcia koszykówce mają, ale no, nie oszukujmy się, w porównaniu z tymi ludźmi z NBA jesteśmy laikami, to my wpadamy na taki pomysł, że ej, Ricky Rubio przecież nie zablokuje Jamesa Hardena, więc to jest głupie. A dziwię się, że taki trener, który jest tam na stołku, który do tej pory robił niesamowitą robotę w obronie, i Snyder dał tutaj dupy moim zdaniem, totalnie. No i druga sprawa, na przykład dzisiaj oglądam sobie końcówkę meczu San Antonio z Tak, Denver, meczu numer 7. wiem, do czego zmierzasz. I ja wiem, że Greg Popowicz nakazał swoim zawodnikom faulowanie, ale nie wiem, czy widziałeś, tam była taka sytuacja, że on po prostu już zrezygnował i na kilkanaście sekund przed końcem po prostu odszedł w drugą stronę, nawet się już na to nie patrzył, po prostu poszedł. Odszedł od tego wszystkiego. Jestem w szoku, że trener z takim stażem i zespół, gdzie tam, wiesz, to no tam jest sporo doświadczonych grajków w San Antonio. No jest LaMarcus, jest DeRozan. Ci niby młodsi też już w playoffach byli, więc widzieli, jak to mniej więcej wygląda. I San Antonio popełnia tak kardynalny błąd, że przy minus 4 na 20 parę sekund przed końcem nie fauluje, tylko doprowadza do sytuacji, w której Denver rzuca prawie równo z końcową syreną. San Antonio zbiera piłkę, nie ma czasu, są 2 sekundy do końca meczu i to jest logiczne, że nie zrobią akcji przez całe boisko za 4 punkty. No to jest bardzo logiczne. No i widzisz, i takie nazwiska trenerskie i takie wpadki, bo ja to daję na, wiesz, to spada na konto trenera, nie zawodników. No to trener ma od tego timeout, żeby przypomnieć o czymś takim, o takiej sytuacji.
i ogarnąć to. I nie rozumiem, jak to się zdarza, że na takim poziomie, w momencie, kiedy ważą się losy sezonu dla tych drużyn, podejmowane są tak złe decyzje przez tak świetnych fachowców. No. Ja też dzisiaj właśnie oglądałem ten mecz siódmy i po prostu miałem tak, tak, nie wiedziałem, co się dzieje, bo oglądam tą końcówkę i patrzę, Marej rzuca trójkę, piłka wykręca się z obręczy, mówię, uff, nie trafił, Spursi mają jeszcze szansę, po czym patrzę, tam są 2 sekundy na zegarze, mówię, o co chodzi, co się cholera właśnie wydarzyło i dlaczego. I faktycznie, no, to jest jedno z najdziwniejszych chyba zakończeń siódmego meczu, czy w ogóle jakiegokolwiek meczu w play-off, jaki widziałem. No tak jak mówisz, no mimo wszystko w koszykówce rządzi talent na parkiecie i to jest jednak najważniejsze. Trener może wnieść dużo jakości, ale też wszystkiego nie zrobi. No i nie ma trenerów idealnych, są tacy, nawet takie umysły jak Pop czy paru innych też ma słabsze serie, też ma słabsze momenty. Wspominałeś o Utah, tam też zastanawiające było, dlaczego na przykład nie grali więcej Haywardem na środku, który wydawał się po prostu lepszy przeciwko Rockets w tej serii niż Gobert. No ale cóż, no najlepsi trenerzy popełniają błędy. Nie ma trenerów idealnych. Koniec końców faworytem i tak pozostaje zespół, który ma najlepszych zawodników, najlepszy skład. Natomiast, no tak, powiem tak, dobry trener też potrafi spieprzyć jakąś serię, natomiast słaby trener na pewno potrafi ograniczyć potencjał drużyny. I widzieliśmy to choćby w Lakersach w tym roku w ataku, jak byli mocno ograniczeni. No tak, gdzie wydawało się, że ten atak to będzie najsilniejsza strona Jeziorowców. Tak, a była naprawdę w ataku pozytywnym była troszkę tragedia taktyczna. Więc no, dlatego ja też tak bardzo tego poszukiwania trenera w tym roku nie przeżywam, bo uważam, że no to nie trzeba mieć, powiedzmy, Phila Jacksona, tak, żeby osiągać sukcesy. W sumie myślę, że to ważniejsze kwestie dla Lakersów niż to. Ale wiesz, ja na przykład sobie przypominam ten ostatni sezon Phila Jacksona w Jezioranach i powiem ci szczerze, że to wyglądało fatalnie. Tak, no też. On już był zmęczony, on nie podejmował ważnych decyzji, był chory, natomiast z drugiej strony obserwuję to, co teraz widzę i tak się zastanawiam, że może to, co robił, to wcale nie było takie głupie, tylko po prostu zawodnicy nie potrafili też podjąć często dobrej decyzji na boisku i wychodziło to tak, jak wychodziło. Natomiast no, fakty są takie, że od 6-7 lat Jeziorowcy praktycznie wypadli z gry o cokolwiek. Po drugiej stronie medalu są na przykład tacy Clippersi, którzy od wieków byli uznawani za pośmiewisko nie tylko ligi, ale też i miasto się do nich praktycznie nie przyznawało. I w sumie do dzisiaj jest tak, że faktycznie wielu kibiców w mieście to są kibice Lakersów. Natomiast mnie się podoba, zresztą nie tylko mnie, no widzę, co się dzieje na Twitterach. No, wszystkim się podoba to, co się dzieje w Clippersach. Pokazali niesamowite serducho teraz w tej serii z Golden State Warriors. I tak powiem ci szczerze, że patrzę na to i tak mega im zazdroszczę i tak obawiam się, patrząc na to, co się dzieje u nas na górze w klubie i patrzę na to, kto jest właścicielem Clippersów i tak powiem ci szczerze, że na początku, jak usłyszałem, że Steve Ballmer będzie właścicielem Clippersów, to sobie pomyślałem, że to jest taki Jerry Bass XXI wieku. Nowego tysiąclecia w każdym razie. No. I póki co to chyba tak generalnie wychodzi, no, bo po tych sygnałach, które tam miałem, jak wygląda obiekt treningowy Clippersów, co tam jest zainstalowane, że są rzeczy, kamery, które mierzą wszystkim zawodnikom to, czy oni dobrą parabolą rzucają, czy no, technologia po prostu XXI wieku, o której nam się w Europie tutaj nie śni, tam jest to na porządku dziennym. I wiem, że to jest praktycznie jedyny klub, który do tego stopnia tak to wszystko się zaangażował w to. Tam każdy zawodnik ma jednego asystenta, gdzie w pozostałych klubach NBA tam jest 3-4 asystentów na wszystkich zawodników do podziału. I wiele takich innych rzeczy, w których Clippersi naprawdę wyprzedzili, no chyba wyprzedzili Lakersów i nie tylko Lakersów i całą ligę. I tak myślę teraz o tym lecie, które do nas się zbliża. I nie wiem, no nie wiem, masz takie przeczucie i pewność, że przyjdzie ktoś do nas, ten drugi lider do LeBrona? Pewności na pewno nie. Natomiast to, co mówiłeś o Clippersach, to też ciekawe. Ja czytałem coś takiego gdzieś, że
Clippersi ponoć bardzo mocno inwestują W w młodzież. młodzież, tak? Podobno coś takiego czytałem, że podobno Clippersi, wydaje się, budują dużo boisk czy dużo ośrodków takich różnych koszykarskich, ale haczyk jest taki, że dzieciaki, które tam grają, dostają stroje Clippersowe. Tak. Czyli taka próba zasiania ziarna na przyszłość, bo Clippersi wiedzą, że teraz, że na ten moment nadal pod względem popularności nie mają podjazdu do Lakersów, bo to jednak długie lata budowy tej marki Lakersowej jednak przez kilka sezonów nie uciekną, nie ulotnią się, ale Clippersi wiedzą, że no, taką długofalową pracą za kilka, kilkanaście lat mogą uszczknąć trochę więcej tego rynku. I tutaj jest pytanie do Lakersów, czy na czas się opamiętają i troszkę dogonią ten koszykarski świat Wiesz z co takich ucieczek. może być problemem na dłuższą metę? Jenny Buff. No nie, no i tak i nie. No właśnie, tak jak powiedziałeś, Lakersi bazują na tym, co zbudowali. I problemem na przykład może być to, że wczoraj czy przedwczoraj pokazano wyniki sprzedaży koszulek. I okazuje się, że Lakersi, którzy zaliczyli fatalny sezon, są na pierwszym miejscu pod względem sprzedawalności koszulek w lidze. A najczęściej sprzedawaną koszulką, jeżeli chodzi o zawodników, to jest koszulka LeBrona Jamesa. I wiesz, i patrząc na to, jaki mieliśmy payroll na przykład w tym sezonie, to my mieliśmy jeden z najniższych payrollów w lidze. Jeżeli chodzi o ceny biletów, to są najwyższe ceny biletów w lidze bodajże. Praktycznie wszystkie mecze Staples Center wyprzedane, komplety publiczności nawet wtedy, kiedy przegrywaliśmy. I nie oszukujmy się, Lakersi zarabiają niesamowicie duże pieniądze, w sensie przynoszą niesamowicie duży dochód. I tak się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest problemem na jakąś tam na dłuższą metę, bo no jeżeli komuś jest dobrze, no to Dokładnie. ten ktoś może nie mieć tak dużej motywacji, żeby spowodować, wiesz, żeby mocniej powalczyć o to, żeby powalczyć o ten rynek, tak? Bo no, Jezu, jeżeli zespół nie ma go w playoffach, zalicza ujemny sezon, a gadżety i tak się sprzedają najlepiej w lidze, no to dochodzisz, wiesz, do takiego wniosku, że może nie musisz co roku zdobywać mistrzostwo, tak? Żeby to robić, no. Tak, dokładnie. To jest też taka pułapka trochę właśnie, że skoro marka dalej przynosi takie zyski, to czy będzie motywacja, żeby coś zmienić organizacyjnie. Natomiast na czym na przykład, tak już z drugiej strony patrząc, na czym opiera się moja nadzieja, weź pod uwagę, że teraz już, że do tej pory głównym celem mediów czy kibiców w przypadku niepowodzeń były osoby zarządzające jak Magic czy wcześniej Jim Buss, a teraz powoli media zaczynają skupiać swoją uwagę na Ginny. Dla Ginny to będzie coś nowego, kiedy zdarzy się, że na przykład kibice ją wybuczą, czy kiedy dostanie łomot w mediach za to, jak prowadzi klub. I ja się zastanawiam, jak ta jej psychika to zniesie, bo to jednak jest, widać, taka troszkę też krucha osóbka. Ja nie kupuję tego wizerunku silnej bizneswoman. Ja myślę, że też bycie tą lubianą Ginny, córką Jerego, jest dla niej ważne. I teraz, kiedy ona poczuje na sobie tą krytykę, która myślę też była, tą całą presję, która myślę też była trochę dla Magica nowością, kiedy doświadczył jej i przestał być tym wiecznie kochanym synem Los Angeles Lakers. Myślę, że to może ją troszeczkę wtedy popchnąć, tak na to liczę, do jakichś zmian. Ja już widzę jeden drobny plus w tym wszystkim. Wspomniałeś wcześniej o tym, że bardzo szeroki zespół pojechał na rozmowy z trenerami. I co ja zwróciłem uwagę, że tam był też Jesse Bass i Joey Bass. Czyli dwóch z Obaj. młodszych basów, którzy wcześniej nie byli dopuszczani do tak powiedzmy ważnych wydarzeń, mieli raczej mniejszy głos w organizacji, a są to jedne z najbardziej kompetentnych osób w tym klubie. No jeden z nich jest odpowiedzialny Scouting. za ten zespół i za zespół bodajże ten w To ten NBDL, drugi, tak? tak. Generalnie tak, Jesse odpowiada za scouting, a Joey jest za ten klub, prowadzi klub G League. I obaj są świetni w tym, co robią. I to jest, myślę, nadzieja tego klubu. I im szybciej
oni zostaną dopuszczeni do głosu, tym lepiej. I myślę, że prędzej czy później to oni będą tym klubem zarządzać, oni będą prowadzić ten klub. Pytanie, ile trzeba będzie poczekać na to i ile w międzyczasie do tego czasu będzie do naprawy. Miałem tutaj jeszcze do czegoś. Wspomniałeś o tym, że Jenny może być, wiesz, przytłoczona ilością negatywnych komentarzy i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że tak się nie stanie. Nie stanie się tak dlatego, że mamy Amerykę 2019, gdzie tematem chyba najważniejszym w ciągu ostatnich tam dwóch czy trzech lat są kwestie damsko-męskie i wyrównywania szans. Jenny Buss to jest chyba jedna z dwóch właścicielek klubu NBA. Ta druga kobitka to jest chyba w Nowym Orlanie, jeśli dobrze kojarzę. I wydaje mi się, że to może być główny powód, dla których media amerykańskie nie zdecydują się na jakiś frontalny atak na Jenny, bo jest kobietą. Bo jest kobietą. No tak, taka jest niestety Ameryka. Oni zawsze starają się być masakrycznie poprawni politycznie. Kwestie rasowe były mocno podnoszone kilka lat temu. Zawsze fajnie to widać przy Oscarach. Oscary to jest taka fajne zwierciadło pokazujące w pigułce, co jest teraz na topie w Stanach, jakie problemy i tak dalej. Były przez moment kwestie polityczne, były przez moment często podnoszone kwestie rasowe, że czarni nie zdobywają tak dużo Oscarów, a przecież że nie ma ich tak dużo w filmach, a w ostatnich dwóch latach jest mocne ciśnienie na to, że to właśnie kobiety są mniej w filmach, że dostają drugorzędne role, że to, że tamto. I widać to w mediach też na każdym kroku, że jest ten temat równości podnoszony. I tu wydaje mi się, że może dla nas byłoby lepiej, żeby Jenny się na przykład mocniej dostała w niektórych kwestiach, a chyba jeszcze będzie miała tery fulgową i to przez jakiś dłuższy czas. Może tak być, na pewno jest to jakaś celna uwaga, że tak powiem, obyczajowa. Natomiast ja liczę, że gniew i wymagania kibiców Lakers będą ponad tym, bo jednak, co by nie mówić, jesteśmy grupą, która jest bardzo niecierpliwa, trochę rozpieszczona sukcesami i naprawdę potrafi sprowadzić zmasowany atak na osoby zarządzające. No zobaczymy. Może mam nadzieję, że jednak ta frustracja i niezadowolenie będą silniejsze, aniżeli chęć właśnie utrzymywania pewnej poprawności politycznej, zwłaszcza, że w tej chwili już nie ma na kogo kierować ewentualnej frustracji w Lakers, tak? Skoro już jest otwarcie się mówi o tym, że jest tam Ginny, Linda, Rambis, które pociągają za sznurki. Już tylko chyba jedynym kozłem ofiarnym może być Pelinka, jeżeli nie one. No ale zobaczymy. No, mam nadzieję, że jednak nie będzie tak, jak mówisz. Znaczy mam nadzieję, że nie będzie potrzeby w ogóle takiej krytyki, może tak. Aha. Wiesz co, no, ja powiem ci, że ten czas biegnie nieubłaganie i ja patrząc na moje dzieci, moja córka ma 9 lat i ona mniej więcej się urodziła w okresie, kiedy Lakersi walczyli w playoffach w 2010 roku. I to jest, jak ja sobie przypomnę, że to był ostatni, że tak naprawdę ostatni moment, kiedy Lakersi się liczyli, to był 2011 rok. I przypomnę sobie, gdzie byłem wtedy, co robiłem, gdzie pracowałem, jak wyglądało moje życie, to jest tak odległy. To ja już nawet w sumie to nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało. I tak nie wiem, czy przez te wszystkie lata tych porażek. To śmieszy mnie już teraz to, że mówi się o kibicach Lakersów, że są przyzwyczajeni do że kibicują tylko wygranym, są przyzwyczajeni do mistrzostw i tak dalej, bo tak naprawdę to ja nawet nie pamiętam, jasne, że pamiętam, no jak zdobywali tytuł w 2010 roku, no do dzisiaj wisi wielki baner mistrzowski, który ściągałem ze Stanów, właśnie wierna replika tego z 2010 roku, bo przecież Boston i Game 7 i w ogóle, i w ogóle. Natomiast no, to były tak odległe czasy, że no, patrząc na to, ile osób się przewinęło, czy na stołkach trenerskich, czy wśród zawodników, no to wow, to nie wiem, czy to już w ogóle nie mamy do czynienia z totalnie inną organizacją i czy to mówienie, wiesz, no miało się poprawić, pamiętam, taki był plan, że mówiło się o tym, że to wszystko się zmieni w 2018 roku, że wtedy już będzie nowy obiekt treningowy, że wtedy Lakersi będą mieli miejsce w Salary, że to, że tamto, że może LeBron, może ktoś jeszcze inny.
I no właśnie, no i niestety to nie nastąpiło. Mamy sezon w plecy. Pozostaje nam czekać teraz tutaj na lato. I generalnie obawiam się tego, że jeżeli to lato pójdzie nie tak, jak powinno pójść, w sensie będzie wielkie wow i Lakersi wrócą jakoś tam, podrasują mocno swój skład, młodzi zrobią niesamowity postęp. Jeżeli to nie nastąpi, no to chyba będziemy musieli się zacząć obawiać, że czeka nas kolejna przebudowa. Ja się zawsze tak troszkę pół żartem, pół serio, trochę śmiech przez łzy żartuję sobie odnośnie tego 2010 roku. Wspomniałeś o finałach z Bostonem, siódmy mecz i też niesamowite okoliczności. Ja mam taką swoją teorię, że wtedy Lakersi zawarli pakt z diabłem, który pozwolił im ten siódmy mecz wyciągnąć. Ale potem no, cena tego była wysoka, bo od tego czasu praktycznie wszystko, co się może chrzanić, to się chrzani. Po prostu plaga kontuzji, wymiana nie doszła Chrisa Paula, choroba Phila Jacksona, śmierć Jerry'ego Bassa, Achilles Kobiego. No, wszystko, co praktycznie jest to jedno wielkie pasmo niepowodzeń. I pytanie, jak długi jest ten dług? I nie wiem, może 10 lat, tak sobie myślę, taka okrągła liczba, i potem znowu będzie można wrócić do dobrych czasów. No, ale tak poważnie, no to jest właśnie ciekawe, co się stanie, jeżeli się ten off-season nie uda. No, to jest piekielnie ważne lato dla Lakersów. Mamy tam, pamiętajmy, mamy 34-letniego LeBrona. I generalnie sytuacja Lakersów sportowa nie jest zła. To też warto podkreślić, że dla sprawnego menadżera to jest wręcz wymarzona sytuacja. Ta sytuacja jest chyba dużo lepsza niż wynik, który osiągnęli i Oczywiście. niż to, co się w mediach pokazuje. Tak, bo to jest to, że gdyby taką sytuację miał inny klub, to wszyscy by mówili, w jaką super pozycję mają wyjściową. Tylko że zarząd Lakersów ma tak fatalną reputację, że po prostu i tak wszyscy zakładają, że to spierdzielą. I tu pytanie, czy faktycznie tak będzie? No bo umówmy się, jest nadal świetny LeBron. Okej, ma swoje lata, ale to nadal jest fenomenalny zawodnik. Jest ciekawa młodzież, jest pik w drafcie, jest kasa na najlepszych wolnych agentów. No jest cały czas marka, jest duży rynek. Z tego naprawdę można ulepić kontendera. Powiedziałbym wręcz, że trzeba by się naprawdę postarać, żeby z tego nie ulepić solidnego zespołu. I to naprawdę myślę, że to będzie szczyt niekompetencji, jeżeli Lakersi totalnie spartolą to lato. Co wtedy nastąpi? Nie mam zielonego pojęcia, co wtedy nastąpi. Na pewno będzie po prostu, zostaną w mediach zniszczeni jako klub. A co zrobi wtedy Jenny Buss? Nie mam zielonego pojęcia. Nawet wolę nie myśleć, ale no, na pewno będzie to coś dużego. Tak, ostatnio sobie właśnie myślałem o tym, co Lakersi robili. Ktoś tam mnie na Twitterze zaczepił właśnie o to, że coraz trudniej Lakersom działać przez nowe CBA. I tak sobie pomyślałem, że kurczę, Lakersi mieli niesamowitego farta, wybierając z 13 numerem Kobiego Bryanta, bo tak naprawdę wybór Kobiego, przypomnij sobie wówczas, no, oni wtedy świetny skład zbudowali. Młodziutki, masa talentu, Eddie Jones, Cedric Ceballos chwilę wcześniej, Nick Van Exel, Eldon Campbell, tam naprawdę masa fajnych grajków, którzy no przecież w 98 roku mieliśmy czterech All-Starów. I zgromadzono naprawdę niesamowicie dużo talentu i do nich dokoptowano Shaquille'a O'Neala i jakby tego było mało, myślę, że nawet nie wybierając Kobe'ego Bryanta z tą trzynastką w drafcie, Lakersi wówczas spokojnie mieli taki roster, który mógł przy lepszym trenerze osiągnąć coś podobnego, jak osiągnęli. Natomiast jakby tego było mało, oni jeszcze wybrali Kobe'ego Bryanta, jednego, nie wiem, no z 10 najlepszych graczy w historii ligi, no w dziesiątce masz go, nie wiem, ja nie lubię takich rankingów, ale mi się wydaje, że Kobas to jest takie, no, top ten ever, tak? No, 20 sezonów i tym bardziej teraz, jak patrzę z perspektywy czasu na to, co on robił dla tej organizacji, jak wypływał z siebie flaki, jak walczył i wiesz, no, ludzie przyczepiali się do jego skuteczności, ale dzisiaj obserwujesz na to, co robi taki Russell Westbrook i sobie myślisz, że kurczę, no, Kobe nawet w jednej dziesiątej nie podejmował tak głupich decyzji. I jak pamiętam, Kobe jest do dzisiaj jechany za to, że miał 6 do 24 w tym siódmym meczu finałów NBA w 2010 roku. To dla Russella Westbrooka takie 6 na 24 to jest chleb powszedni. No, potrafił zaliczyć mecze, gdzie miał
5 chyba na 28 czy coś takiego, tak? I no wow, no po prostu wow. I natomiast jeszcze jedna rzecz. W zeszłym sezonie Portland było takim zespołem, który zaliczyło taki dobry regular. W playoffach zostali doszczętnie po prostu wyjaśnieni przez Pelikany. Dostali 4-0 i tak sobie myślałem wtedy, że no, to jest koniec Portland, że tam nie ma z czego ulepić i tak dalej. Po czym roster został praktycznie ten sam. Mija rok i Portland jest najbardziej gorącym zespołem, z najbardziej gorącym zawodnikiem tych playoffów w tej chwili. I no, nie było chyba osoby, której nie opadła szczęka po tym, jak zakończył serię z Oklahomą. I no, ja po prostu oglądałem to i dawno nie byłem tak zajarany tym, co zawodnik robi na boisku. Naprawdę, to było coś niesamowitego. Nie wiem, czy oglądałeś to na żywo, czy... Niestety nie oglądałem, bardzo żałuję. Widziałem go odtworzenia, więc na pewno straciłem część emocji, ale i tak byłem pod olbrzymim wrażeniem. No, czegoś takiego, to coś takiego się nie zdarza praktycznie w takim momencie. No wow, po prostu... No wow. Dokładnie, ja miałem to szczęście, że wstałem rano, nie mogłem zasnąć i stwierdziłem, a pójdę sobie obejrzę ten mecz na żywo. I faktycznie całą drugą połowę obejrzałem na żywo i to, co się stało w końcu, no wow, szczęka z podłogi. Myślę, że do teraz mam, myślę o tym rzucie i po prostu wow. I mega zazdroszczę fanom Portland i doceniam ich za to, że wiesz, tak długo czekali i doczekali się takich momentów, więc no może i podobnie będzie z nami, tak? Jak jeszcze trochę poczekamy, zniesiemy te szyderstwa, z którymi musimy się zmierzyć na każdym kroku, to może się w końcu doczekamy tego, że oni powrócą jeszcze i coś tam z tego się ulepi. No, no miejmy nadzieję, no tak jak mówię, materiał jest. Pytanie, czy mamy na górze ludzi, którzy są w stanie ten materiał należycie wykorzystać, ulepić. No bo jest z czego lepić, no umówmy się, tak naprawdę teraz jest dobry czas, żeby po Lakersach jechać, ale pamiętajmy, że no ten zespół w pewnym momencie był na czwartym miejscu na zachodzie i gdyby nie, już może nie chciałbym gdybać, no ale do czasu tych kontuzji, do czasu tej całej dramy z Davisem, która rozbiła zespół wewnętrznie, to nie był idealny zespół, ale to był silny zespół, playoff team, który mógł teraz dostarczyć nam fajnych emocji, gdyby pewne rzeczy inaczej się potoczyły. No a teraz troszkę na takim rozdrożu. Myślę, że mimo wszystko odejście Magica jest pozytywem. Johnson, no, wydaje się, jednak się do tego nie nadawał, do tej pracy. Mówi się, że bardzo rzadko w ogóle bywał w klubie. Generalnie nie dało mi się nic powiedzieć, wszystko wiedział najlepiej. I sam chyba nie spodziewał się, z czym wiąże się ta praca, więc myślę, że to jest okazja to jego odejście do Lakersów, żeby coś zmienić. Na razie nie wygląda na to, żeby chcieli to zmienić, ale no, szukając pozytywów, może chociaż ci młodsi basowie dostaną troszkę większy głos w organizacji, może ich zdanie będzie poważnie traktowane, bo jak wiemy, są kompetentnymi ludźmi. No i cóż, no i może to lato nie zostanie zmarnowane i Lakersi wrócą na swoje miejsce. Tego się trzymajmy. Oby. Tego się trzymajmy. Myślę, że tym pozytywnym akcentem chyba zakończymy. Ten sezon był tak słaby, że myślę, że to też na pewno dużo bardziej zmotywuje tych młodych zawodników, żeby lato solidnie przepracowali, bo mają wiele do udowodnienia i chyba też sobie zdają sprawę z tego, że jeżeli w przyszłym sezonie nie udowodnią czegoś, no nie tylko samym sobie, tylko chyba wszystkim dookoła, no to ich, nie tylko ich kariera w jeziorowcach, ale także kariera ich w ogóle jako koszykarzy może stanąć pod znakiem zapytania tego, jak się dalej będzie rozwijała. No i co? No i następny podcast chyba sobie nagramy już po drafcie. Za 16 dni jest bodajże losowanie draftu. Może już do tego momentu też będzie wiadomo, jakiego będziemy mieli trenera. Być może zmieni się jeszcze tam sytuacja na górze. Może dojdzie faktycznie jakaś osoba, która będzie kierowała niektórymi decyzjami. Więc no, pozostaje nam delektować się playoffami. Ci, których nie jara drużyna, gra pozostałych 29 drużyn, czy tam 16, które, czy 8, które już obecnie zostały, pewnie mogą sobie spokojnie odpoczywać na rybach. I no to co? No to życzymy wszystkim w takim razie fajnej majówki. Wypoczywajcie. Słyszymy się za 2-3 tygodnie i zobaczymy, co już wtedy będziemy wiedzieli.
Tak jest. Także to co? To życzymy Lakersom pierwszego piku. No tak, mamy na to 2% szans, ale kto wie, no ja ostatnio ćwiczę rzuty tyłem do kosza, wpadają, podobno są na to mniejsze szanse niż 2%, no, więc kto wie, kto wie, kto wie. No, ja trafiam, to może i LeBroni, Lakersi trafią tutaj w, w loterii. No to co, wszystkim życzymy fajnej majówki jeszcze raz i do usłyszenia za 2-3 tygodnie. Żegna się z Wami Andrzej Cymorek i Rafał Niewiadomski.